Ludzie, kiedy wierzą, to często słyszę, wierzą o coś i często mówią o tym, jest mi trudno wierzyć o to, trudno wierzyć o tamto. Wierzę Bogu, tak mówią, ale trudno mi wierzyć w temacie uzdrowienia, w temacie jakiejś wolności, w temacie pieniędzy. To trzeba się wsłuchać w samego siebie. Nie wierzy się o coś. Wierzy się komuś. Nie wierzy się o coś. Myślenie, że wierzy się o coś, jest z piekła rodem. To diabelskie. Wierzę o pieniądze. Wierzę o uzdrowienie. Wierzę o zmiany. Nie wierzy się o coś. Jak tak swój umysł ustawisz, to się potkniesz. Wiesz, czemu się potkniesz? Bo staniesz któregoś razu przed sytuacją, w której nigdy się nie znalazłeś. I nie będziesz wiedział, co to znaczy wierzyć o tą sprawę. Ale kiedy wierzysz o sobie, ja o tym uczę na szkołach wiary, zawsze o tym uczyłem od lat, że wiara nasza to jest wiara o sobie. Nie tylko w osobę, ale danej osobie, jakiejś personalnej osobie, konkretnej osobie. Derek Prince mówił, że chrześcijaństwo odróżnia się od innych religii tym, że ono opiera się na osobie. Na osobie, która ma imię, na osobie, która ma historię, na takiej osobie. Wtedy, kiedy wierzysz takiej osobie, to nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Nie istnieją przestrzenie, w których w ogóle powiesz, mam problem z wierzeniem o tą sprawę. W ogóle do głowy ci to nie przyjdzie. Większość nas, jak tutaj jesteśmy, zawiodła się na ludziach. Zaufałeś jakimś ludziom, a oni cię wystawili. Oszukali, zrobili nie to, co należy zrobić. I w twojej głowie jest myślenie, że człowiek to jest to samo, co Bóg. Kto to piszczy? Debora! Debora! Hej! To jest nabożeństwo. Do ciebie mówię, pani Górska. Proszę nie przeszkadzać. Tak! Kiedyś w Rybniku, w tym kościele, co go tam założyliśmy, było takie dziecko. Ono w domu słuchało cały czas moich głoszeń. Jak tam wchodziło, takie było nieznośne. Ja zaczynałem mówić i po imieniu, nie pamiętam, jak ona się tam nazywała już. Zuzia. Jak? Zuzia. Zuzia. I Zuzia siedziała tak. Nie wiem, ile miała, 3 lata. Słuchajcie, całe spotkanie siedziała. Póki mówiłem, grzeczna, w ogóle jak... Ale tak to było komiczne, wiecie, bo te nóżki krótkie, tak siedziała na krześle. W ogóle nie płakała, nie piszczała, tylko była Zuzanna. Widzisz, wiara o sobie powoduje, że możesz znaleźć się na dnie piekła. I wiesz, co będziesz wiedział? Że ta osoba powiedziała jakieś słowo na temat twojej sytuacji.
Że to ta osoba powiedziała, to nie powiedział ktoś, to powiedziała dana osoba. Osoba, która nigdy nie zawodzi, osoba, która jest mega silna, osoba, która przez całe twoje życie pilnuje ci tyłka, rozumiesz? Dlatego tutaj stoisz jeszcze. Wiara w osobę. Ja tak wierzę w Boga. Tak wierzę w Boga. Chcę, żebyś dziś zobaczył twoje serce. Chcę, żebyś pozbył się myślenia, wierzenia o coś. O jakieś sprawy. Chcę, żebyś dzisiaj powiedział, Panie Boże, ja jestem człowiekiem, który wierzy Tobie. I nie interesuje mnie, co powie ktokolwiek na świecie. Nie interesuje mnie, co powie diabeł, co powiedzą demony, co powiedzą ludzie, albo co powie moja dusza. Nie interesuje mnie to. Ja wierzę Tobie. Ja wierzę w Twoje słowo. Bo Twoje słowo to jesteś Ty. To Ty wypowiedziałeś słowo do mojego życia. Powiedz, Boże mój, to Ty wypowiedziałeś słowo do mojego życia. To Twoje słowo postawiło mnie na nogi duchowe. To Twoje słowo zawsze postawi mnie w każdej sytuacji jako zwycięzcę. To Twoje słowo. Wierzę Tobie. Reko to jolowo koto sojo kote releba. Haka to kojorolene sikere menehe. Hakataya Relela Pride the Lord. Uwielbiamy Ci, Święty Duchu. Duchu żywego Boga. Ojcze, Synu, Święty Duchu. Wywyższamy Cię nad Kościołem. Wywyższamy Cię nad ludźmi Bożymi. Wywyższamy Cię nad tą ziemią. Ty, który dałeś słowo. Halleluja! Podnieś głos do Niego, do Twojego Boga. Uwielbiaj Go tak, jak uwielbiał Go Jezus. Wielkim głosem wołał do Jahwe. Podnieś głos! Teraz już wszystko wiem, już nie chcę mieściem, w tym duchu życie. Wywyższamy Cię! Niebo to jest mój kraj, zaraz zobaczę raj, czekam w zachwycie. Rusz się! Przeżywam święty czas, mój stary człowiek zgasł, jest we mnie siła. Halleluja! A wszystko to dziś mam, bo mi się przydarzyła. Go, go! Jest wielkim Bożym Panem, Jezus Chrystus moim Panem. Jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Uwielbiony Bóg. Tak jak Dawid strzelał z nocy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Choć czasem trudne dni, tak bywa, umacnia mnie, wiara wygrywa. Zawsze wiara wygrywa. Zlecione duchy dwa, złączeni Bóg i ja, szczęście przepływa. Halleluja! Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich we mnie Duch Święty. Kto w Tobie? Przez imię Jezus badam ciągle w te odmęty. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg my źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela w nocy, ja powalam duchy nocy. Z
ja powalam duch nocy. Z kielicha Pana chleb i już zbliża się ten dzień, ciężki przemija sen. Mój Jezus wraca. Jezus wraca! Trąba odzywa się, to anioł na niebie wroga przewraca. Schodzimy razem z gór, Jerozolimski mur, ostrogi i prawy. Uwielbiamy Ciebie! Bo jakże widząc to ja jestem rozpalony. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg my źródłem mocy. Jedyny Bóg! Tak jak Dawid strzela z nocy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość! Miłość wielkim Bożym planem. Miłość! Jezus Chrystus moim Panem. Moim Panem! Rycerzem jestem ja, a Bóg my źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z krosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Halleluja! Już teraz wszystko wiem, już nie ma we mnie ściem, duchu życie. Patrz swojego ducha. Niebo to jest mój kraj, zaraz zobaczę raj, czekam w zachwycie. Tam zobaczysz niebo. Przeżywam święty czas, mój stary człowiek zgasł. Jest we mnie siła. Siła świętego Boga. A wszystko to już mam, bo mi się przydarzyła. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg źródłem mocy. Uwielbiony Bóg. Rycerzem jestem ja, a Bóg.
Wierzę w tą miłość, Ojcze. Wierzę w to. Wierzę, że mnie kochasz. I to nie są puste słowa. Aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem. Halleluja. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość, miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Z kielicha Pana krew wypijam. Gładko. Kochani, zanim pójdziemy dalej, wierzę, że doświadczymy dzisiaj cudownej Bożej mocy i cudownej Bożej obecności. Wczoraj, jak byliśmy w Płocku na ewangelizacji, powiedziałam takie słowo, że śmierć przychodzi nieproszona. Ona nie pyta o czas, ona nie pyta o godzinę, ona nie pyta o naszą przynależność, ale miłość przychodzi wtedy, kiedy ją zapraszamy. Miłość jest ściśle związana z prawdą, ona wyrasta z prawdy. Czy jesteśmy gotowi na pełne pasji uwielbienia? Czy jesteś gotowy na pełne pasji uwielbienie? W ostatnim czasie na świecie, na pewnym spotkaniu uzdrowieńczo-uwolnieniowym, kobieta, która siedziała 25 lat na wózku, wstała z tego wózka bez udziału modlitwy takiej z nałożeniem rąk. Kościół, czyli ludzie, którzy tam byli, zbudowali atmosferę wiary. Oni zbudowali atmosferę wiary i atmosferę chwały. I ta kobieta wstała z tego wózka i pobiegła na koniec sali. Wiecie dlaczego? Bo zobaczyła Jezusa. Bo zobaczyła Jezusa. Ona powiedziała: Jezus mnie zawołał. Jezus mnie zawołał. Jezus mnie zawołał. Jezus mnie zawołał. Kiedy jest zbudowana atmosfera wiary i atmosfera chwały, dzieją się cuda. Podnieś swoje ręce. Nie jesteś tu z przypadku. Nie jesteś z przypadku. Wchodzimy w miejsce świadomości coraz większej równowagi, coraz większego zaangażowania, coraz bardziej autentycznego życia w ogóle z Bogiem. Uważam, że kończy się czas takiego dzieciństwa, takiego bycia dzieckiem, kiedy to ciągle i ciągle i ciągle potrzebujesz uwagi mamy i taty. Rozumiecie? Przychodzi miejsce, przychodzi taki czas i przychodzi to teraz właśnie do nas, że bierzemy autorytet nad swoim życiem, że panujemy, że świadomie decydujemy, że nasze decyzje są zrównoważone. Amen? Amen. Podnieś głos. Szakata la rabasa to loroboso. Ty, który nas zbawiłeś, Ty, który dałeś nam życie, Ty, który zapoczątkowałeś wszystko, my uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Jeszua, 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 Jeszua. Wciąż ten sam, pełen mocy, pełen mocy. Bóg rozwiązań, Bóg siły. O rabasata la rabasato lorobosu. E rabasaka la rabasate le rebese. O rebesako lorobosu. Ojcze, my zamykamy pewien etap. Zamykamy etap bycia dzieckiem. Zamykamy ten etap. Powiedz: zamykam ten etap z miejsca świadomości. Zamykam pewien etap w moim życiu. O roboszaka la rabasato lorobosu. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, podnosimy Twoje cudowne imię. Jeszua, Jeszua, Jeszua. Mocny akcent. O rabasata la rabasato lo. E la rabasato lo. Miłość wielkim Bożym prawem, uwolnienie mocy. Szato robocze kelele basatara. Rycerzem jestem ja, a Bóg źródłem mocy. Halleluja! Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypija aż do dna. Miłość, miłość wielkim Bożym
plany. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana, aż to miłość, miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Sato lororobasa, modlimy się. Ora la rabasa, to lororoboso, kolororobasa. Ora bashata la rabase, kelere de besse. Oshata kara la rabasa, to lororoboso. Ora basa, kolororoboso. Ojcze, my proklamujemy skupienie, proklamujemy skupienie, proklamujemy równowagę. Ora mashaka la ramasante, lere de besse. Ora bashata lororoboso. Ena makala ramasante, lere de besse, kelere de besse. Ora bashata la rabasa, to lororoboso. Una makala rana masate lere. Tak, tak, tak. Shakoloro robasata la rana masse. Ora bashate lere de besse, kedere de besse. Ure beshete lere de besate lere de beshate lere de bessa. Ura mashaka la rana masante lere de besse. Wodę zamieniłeś wino. Ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Tylko ty. Jeszcze raz. Wodę zamieniłeś wino. Ślepi przy tobie. Któż jest jak ty? Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Aleluja! Wodę zamieniłeś wino.
to do Boga. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. To dom, gdzie jesteś obywatelem, domownikiem. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg, nasz Bóg jest wielki. Kiedy kłaniasz się w duchu Twojemu Bogu, dom Boży jest do Twojej dyspozycji. Wszystkie sale, wszystkie sale. Nasz Bóg jest wielki, wchodź do nich. Nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie mógł. Wchodź do zbrojowni. Nasz Bóg zdrawia, jest wszechmogący. Bierz uzbrojenie. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Wchodź do pięknych ogrodów. Nasycaj Twoją duszę spokojem. Dom Boży należy do Ciebie. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, cóż jest przeciwko nam. Otwieraj drzwi za drzwiami. Nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, cóż jest przeciwko nam. Iloa maszaira la hakete me mesire la re mare la. Bóg mówi, mój sługa Henoch był tym, który chodził po moich pałacach. Zaglądał w różne miejsca, bo pokłonił mi się. Ja w imieniu Jezusa modlę się, Ojcze, teraz, żeby ludzie na tym miejscu zaczęli doświadczać tego, czego doświadczał Henoch. I ja modlę się w imieniu Jezusa teraz. Ja wzbudzam wizję nieba, wzbudzam wizję domu Bożego, wizję sal. Duchu, który wypełniałeś Henocha, wypełniaj ludzi! Wypełniaj ludzi! Szapajara lada, ralada, sakata remesa. Składaj w nich poselstwo! Nasz Bóg jest silny. Poselstwo! Do ludzi i do aniołów! Szapireleka, ty zeketa, jara, lara, wakata, rala, rasis. Duchu Henocha. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie mógł. Niech doświadczą tego. Niech doświadczą. Jest wszechmogący. Niech doświadczą. Napaira, lata, kata, karyres. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny. Hallelujah! Czerwień! Nasz Bóg jest silny, Boże, nigdy Shaila Padre Lere, kiedy nenesines. Nasz Bóg uzdrawia, czerwień! Lesira Padre Lere, kiedy nenesines. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nigdy Deosa ili meno, ero ariero, guare, dere, 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 Eno, Eno, e la shira l'ari nelle zine. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. O, le shira l'ari nelle zine. Hej, hej, Eloa haima, Eloa haima, Eloa. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie mógł.
szare chmury. To aniołowie. Nasz Bóg jest wielki. Te szare chmury, to aniołowie. Boże, nikt inny. Alleluja. Nasz Bóg uzdrawia. O, baila, baila. O, baila, 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 baila. Deo, silera, padre. Alleluja. Duchu Henocha. Przenikaj ich. Przenikaj ich. Każdą ich tkankę. Każdą tkankę. Każdą tkankę. Loko toko yo lo 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 farinerai. Ty pouczyłeś swojego syna Henochu, jak ma żyć 1000 lat na ziemi. Apaka yara la 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 paka. Ja wzbudzam w ludziach twoją radę. Ja wzbudzam w ludziach twoją wizję, aby być tak blisko Boga, aby któregoś dnia zniknąć. Mawako toko yo lo 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 la 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 padre. Terina padre le rety Jesus. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Uwielbiam Cię. E mai lo shire de pedri le rety Jesus. Poddawaj się temu. To Cię będzie leczyć. To Cię będzie leczyć. Swoboda. Swoboda. To w spokoju przychodzi poselstwo. Poselstwo przychodzi w spokoju. Nasz Bóg jest wielki, ej! Nasz Bóg jest silny. W spokoju. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Uwielbiaj. Jest wszechmogący. Nasz Bóg. Uwielbiaj. Nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest silny. Henoch uwielbiał Boga. Uwielbiał Boga. Był blisko! On był blisko! Szapaile krytry ty cisz. Nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa. Nasz Bóg uzdrawia. Powiedz Boże mój, będę bliżej Ciebie niż Henoch. Przez wszystkie dni mojego chodzenia tu po ziemi. Bo on nie miał Twojego ducha w swoim duchu, a ja mam. Będę Bożej bliżej niż Henoch Twojej obecności, a Twoja rada, Twoja wizja, Twoja siła będą się przeze mnie manifestować o wiele mocniej niż przez Henocha, bo będę bliżej. Módl się. Habashire lere mena madazi kedelo roshia behaba elohe nulo koton nero lokatine nere laila habaile e laila che se benero kodono no seles Yeshua hate kene neheres. Halleluja! Jak On był odpowiedzią dla tamtego pokolenia, tak Ty jesteś przez moc Boga odpowiedzią dla tego pokolenia. Halleluja! Szapakono lokuli sede hajba! Zgardą sobie do drzwi. Okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Mój Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój i jest ten kawałek podłogi. Szafary lo 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 na 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 scenie na decyzję. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Powiedz, jestem odpowiedzią. Już połamałem. Nowy ład zrobić chcę. Diabłu pysk podrapałem. Własne do przodu pchnę. Hej, razem! Mój
mały jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam zrobić. Wielkie dzieło skończyłem. Alleluja! Prawdy dobi nam pas. Z wiary też zaliczyłem. Jezus, wracaj już czas. Ojcze, ja przez imię Jezus wzbudzam odpowiedzialność. I jeszcze większe pokłady odpowiedzialności. Zastrzeżenie Twojego Królestwa. I zostawiać trwałe ślady. Mówi mi, co mam słowem i czynem. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Wielkie dzieło skończyłem. Prawdy dopina pas. Z wiary test zaliczyłem. Czas mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Oto koto roma sakata, ora basata larawa, okeda rabasatele. Kto święty, niech nadal się uświęca. Ciężkie takie dźwięki, ciężkie dźwięki. Módl się. Sakata rabasatolo. Módl się. Odpowiedzialność za Królestwo Boże rośnie w Twojej duszy. Rośnie. Rośnie. Halleluja. Odpowiedzialność za Królestwo rośnie. Odpowiedzialność za Królestwo rośnie. Odpowiedzialność za Królestwo. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za Królestwo. Odpowiedzialność za Królestwo. Odpowiedzialność za Królestwo. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za Królestwo. Odpowiedzialność za Królestwo. Odpowiedzialność za Królestwo. Przez imię Jezus. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za Królestwo. Hallelujah! Hallelujah!
grajcie, grajcie, nic nie grajcie, uwielbiajcie Boga. Grajcie.
Diabeł zasiał wiele wrzodów. Ja teraz przeklinam te wrzody. Przeklinam wrzody. Demoniczne wrzody, które powstały na duszach ludzi, a które powodują, że wiara schodzi na boczny tor, a ciemność jest dwa razy ciemniejsza. I ja przeklinam te demoniczne wrzody. Ja teraz rozkazuję, żeby każdy z nich pękł, rozlał się i zniknął. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja pakiny nere la kiedy nere nare re marido no kudoro lare lere na terene ne kedere lehe kede nere ba ne kede nere lere lehe kenas ela hakine lehabo. Niemożliwe staje się wtedy niemożliwym, jeśli powiesz na to amen. Wtedy staje się tylko niemożliwym. Habashire lehe kede nere la benene nasi e pasero loho kono noro lares. Ojcze, ja modlę się, aby teraz wśród ludzi, którzy przyjmują to namaszczenie, otwierała się perspektywa nowych możliwości, takich, których nie widzieli do tej pory. Modlę się o to w imieniu Jezusa, bo kto ma, temu będzie dodane. Kto ma, temu będzie dodane. Tylko ten, kto nie ma. Będzie miał jeszcze mniej od dziś.
Uwielbiamy Cię. Stany depresyjne. Jeśli masz nawracający się stan depresyjny, wyjdź do mnie tutaj. Wszelka.
się diable. Są w rękach Ty. Przez imię Jezus. Są w rękach Ty. Duchu ściśnienia. Ta władza i moc. Rozkazuję Ci, odsuń się teraz od niej. W imieniu Jezusa. Są w rękach Ty. Przeklinam Cię. Są w rękach Ty. Uwalniam w Ciebie szczycie Jezusa. Ciebie podły duchu, uwalniam życie Jezusa, życie Jezusa. W imieniu Jezusa, uwalniam w Ciebie duchu depresyjny, życie Jezusa, życie Jego zmartwychwstałe, życie w niebo wstąpione. Uwalniam życie Jezusa, w Ciebie demonie, w Ciebie demonie. Ciebie demonie, w imieniu Jezusa, uwalniam życie Jezusa. Życie Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, uwalniam Jego życie. W Ciebie podły duchu ściśnienia, doświadcz teraz życia Jezusa. Doświadcz tej mocy, druzgocącej mocy. Odsuwasz się od niej. W imieniu Jezusa. Raz na zawsze. Odchodzisz od jej duszy i od jej ciała. Zostawiam Cię z duchem Jezusa. Szafa kataka jadalara. Życie Jezusa. Życie Jezusa. Alleluja. Ale gdy Ci jest ponad wszystko, życie Jezusa, duchu ściśnienia, teraz ufaniam w Ciebie życie Jezusa, życie Jezusa, zobacz jej, dotknij, odsuwasz się teraz od jej duszy i ciała, odchodzisz teraz przez imię Jezus. Życie Jezusa! Dotknij Go, demonie! Dotknij Go i popatrz się! Przez imię Jezus! Przez imię Jezus! Życie Jezusa! Życie Jezusa! Ja przez imię Jezus mówię do Ciebie, duchu ściśnienia! Dotknij teraz życia Jezusa! Życia Jezusa, szapa jako to kojoro, la wakata, jarelelelase. Odchodzisz od jej duszy, odchodzisz od jej ciała. Przez imię Jezus uwalniasz teraz jej wszystkie nerwy w ciele. Przez imię Jezus odchodzisz od mięśni, od stawów i ścięgien. Przez imię Jezus, kłamliwy duchu! Doświadcz teraz życia Jezusa. Mawa kata kaja rala taka jara kadene na prajdy dyty. Oli rala 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 na padry dyty. Przeklinam Cię, związuję Cię i ufalniam w Twoją obecność życie Jezusa. Przez imię Jezus, doświadcz Go, doświadcz! Halleluja! Halleluja! W imieniu Jezusa przeklinam Cię, duchu ściśnienia. Doświadcz życia Jezusa, życia Jezusa. Ma Jesus, the glory to Jesus. Są w rękach Ty. Hallelujah. Są w rękach Ty. Wywyższamy Cię. Władza i moc. Doświadcz życia Jezusa, duchu ściśnienia. Przeklinam Cię w jej duszy i w jej ciele. Odejdź teraz od jej nerwów, od całego układu nerwowego. W imieniu Jezusa odchodzisz teraz przez moc życia Jezusa. Apeledyl glory the Jesus. Są w rękach Ty.
najwyższej godzie chwały. Duchu ściśnienia. Jezus, bezprawnie powracający. Najwyższej godzie czci. Pętam Cię. Twoje imię. I uwalniam życie Jezusa w Ciebie. Ponad wszystko. Przez imię Jezus. Niech niebo i ziemia zgodnie. Przez imię Jezus. Chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się, i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Przeklinam Cię, rozkazuję Cię odsuć od jej duszy i ciała. Uwalniam w Ciebie życie Jezusa. Teraz. Szabiny glory, lekiedry, fridrydy, kiedy fridrydy, kiedy fridrydy, kiedy errora, lekiedry, kiedy fridrydy. Odchodzisz teraz od jej nerwów, od jej mózgu. Godzin chwały. Jezus, najwyższej godzin czci. Holy Spirit in the Lord. Twoje imię. Wszelka ciemność odchodzi od duszy jest teraz. Ponad wszystko. Wszelka ciemność odchodzi od dusz. Niech niebo i ziemia zgodnie. Wszelka ciemność opuszcza wnętrze jej człowieka. My w pokorze chcemy. Odchodzi. Olejek radości zamiast ducha zwątpienia. Ja uwalniam ducha Jezusa w każdą demoniczną strefę depresji. Przez imię Jezus. Skonfrontuj się, demonie. Szapa kataka jerele kiedy kalepci. Jezus. Aleluja. Ściśnienia jesteś przeklęty. Najwyższej godzie czci. W imieniu Jezusa wycofujesz się z Jego duszy i ciała. Ja konfrontuję Cię w tej chwili. Ja uwalniam ducha Jezusa w Ciebie. Doświadcz Jego mocy. Doświadcz Jego siły. Doświadcz Jego światła. Niech to Cię porazi. Niech to Cię porazi. Aleluja. Przeklęty duchu ściśnienia. Odchodzisz teraz od jego umysłu. Ja uwalniam ducha Jezusa w Twoją obecność, demonie. Przez imię Jezus. Nie dotykasz go teraz. Opuszczasz. Ja wzbudzam światło w jego duszy. Światło w jego duszy. Światło w jego duszy. Światło w jego duszy. Ja wzbudzam światło w jego duszy. Ja przeklinam każdego ducha ściśnienia. Wszelkie depresyjne powroty odchodzicie teraz. Przez imię Jezus. Opuszczasz jego duszę i ciało. Ja konfrontuję Cię z duchem Jezusa. Doświadcz Jego obecności. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Każdy demoniczny powrót. Jesteś zamknięty. Zamykam Cię. I uwalniam ducha Jezusa w Twoją obecność. Doświadcz go. Doświadcz światła, duchu ciemności. Niech Cię porazi. Niech Cię porazi. Doświadcz ognia. Doświadcz ognia. Doświadcz ognia. Wzbudzam w Tobie ten sam ból, który wzbudził Mesjasz, kiedy wstał z martwych w samym Lucyferze. Przez imię Jezus
duchu ściśnienia odchodzisz od duszy i ciała. Przez imię Jezus. Halleluja. Wszelka ciemność odchodzi od duszy i ciała. Duchu ściśnienia jesteś przeklęty. Ja uwalniam ducha Jezusa. Przychodzi światłość do każdego miejsca ciemnego. Przez imię Jezus. Uwielbiaj Go. Duchu ściśnienia odchodzisz od Niego. Powracający duchu, jesteś przeklęty. Ja konfrontuję Cię w imieniu Jezusa ze światłem ducha Jezusa. On Cię oświeca. Teraz doświadczasz tego światła i bólu z nim związanego. Będzie Cię boleć tak, jak Cię bolało wcześniej. Wyjdziesz i nie wrócisz. W imieniu Jezusa. Wystraszony i słaby. Będziesz poruszał się tam, gdzie nie ma ciała. A na to miejsce nie wrócisz nigdy. Wylękniony światłem ducha Jezusa. Shi. Teos. 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 Ty jedynie rządzisz w sercu my. Aleluja. Mój najdroższy i najmilszy Jezu. Wiem, że wkrótce przyjdziesz po mnie Ty. O, nie ma Pani Zbawca całej ziemi. Ty jedynie rządzisz w sercu. Przyjmij uzdrowienie. Zapalenia wątroby. Jeżeli borykałeś się z tym, połóż rękę u siebie na wątrobie. I powiedz: przyjmuję uzdrowienie. Przyjmuję uzdrowienie do mojej wątroby. Mam zdrową wątrobę. Pani Zbawca, tylko Ty, tylko Ty, jedynie Ty, tylko Ty. I nie ma do Ciebie ja należę.
ból w prawym stawie biodrowym, jakieś zwyrodnienie, cokolwiek, jeśli to dotyczy Ciebie, połóż rękę na prawym stawie biodrowym i przyjmij uzdrowienie. Zdrowy staw, wszelki ból odchodzi, wszelkie zwyrodnienie znika przez imię Jezus.
jesteś prawodawcą. Ty wszystko ustanowiłeś mocą swojego słowa. Dobrze uczyniłeś. Wszystko powstało dzięki Twojemu słowu. I nic nie powstało bez Twojego słowa. Ty ucieleśniłeś swoje słowo w Jezusie Chrystusie. Zawstydziłeś mędrców. Duchowi mędrcy zostali zawstydzeni przez Twoje słowo, przez słowo wcielone. A dziś, Boże mój, przez te głupie zwiastowanie o wcieleniu, Królestwo Twoje szerzy się i nabiera sił. Mówi, szukasz za daleko. Za daleko patrzysz. Wzrok Twój jest za długi. Skróć swój wzrok i zobacz, co jest przy Twoich stopach. To tutaj przygotowałem dla Ciebie szczęście. Za daleko patrzysz. Jest Królestwo. Oto teraz jest Królestwo. Oto w tym, co widzisz, jest Królestwo. Powiedział do Natanela, który przyszedł oglądać wielkie rzeczy. Widziałem Cię wczoraj pod drzewem. On przyszedł oglądać wielkie rzeczy. On do niego powiedział, widziałem Cię wczoraj pod drzewem. Thank you.
jest królestwo. Oto teraz jest królestwo. Tak jak ziemia wyłoniła się z wody, tak gdy patrzysz na to, co jest tu i teraz, tak wyłoni się Twoja przyszłość. Ale kiedy będziesz patrzył w przyszłość, nie będziesz jej widział dobrze. Przyjdą iluzje, a duchy kłamliwe zaczną podgryzać Twoje nogi. Oto tu i teraz jest królestwo. Szukasz pochodni, które nie są jeszcze zapalone. Marzysz o nich. Oto tutaj i teraz jest królestwo. Nie szukaj ognia, który nie płonie. Nie szukaj pochodni, które nie są zapalone. Oto tu i teraz jest królestwo. Myślisz, jak wyrównać swoje braki, ale oto teraz i tu jest królestwo. Nie wiesz tego, bo nie patrzysz pod swoje nogi. Za daleko patrzysz. Boisz się patrzeć pod nogi. To duchy lęku powiedziały ci, że tam jest tylko zniszczenie i zgryzota. Dlatego nauczyłeś się patrzeć daleko. Ze strachu. Ze strachu. We mnie nie ma strachu. We mnie nie ma bólu. We mnie nie ma niczego, co by cię zniszczyło. Chcesz coś tworzyć i myślisz o tym. A zapominasz, że jesteś twórcą tu i teraz. Yeah.
słyszę dźwięki z nieba. Słyszę dźwięki z nieba. To pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Słyszę dźwięki z nieba, tak słyszę dźwięki z nieba, pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiewają. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wierni wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Wchodzisz w nowe miejsce, miejsce zaopiekowania, w jakim nie byłeś jeszcze. Będziesz czuł się zaopiekowany, będziesz czuł się potrzebny. Prace, którą wykonujesz z Duchem Świętym, są wielkie. Dlatego przychodzi dzień Twojego przełomu.
bo nie pogardziłeś łaską Bożą, bo nie pogardziłeś miłosierdziem Pańskim. Twoje emocje będą się zmieniać. Wchodzisz w nowe miejsce zaopiekowania i poczucia bezpieczeństwa. Przez imię Jezus. Dotykajcie, niech odczuwają na swoim ciele wasz dotyk. Posyłam was do tego w imieniu Jezusa. Halleluja! Niech ich ciarki przychodzą. Niech czują wasz ogień. Wasze muśnięcia. Niech czują w ciele.
Może oglądasz nas po raz pierwszy i jesteś zadziwiony tym, co widzisz. Myślisz, co ci ludzie robią? Jak oni się zachowują? Czy to może być Kościół, który nie jest zwiedziony? To prawdziwy Kościół. Zbudowany na prawdziwej Ewangelii. Może jej nie znasz, a ona jest prosta. Prosta, ale bardzo silna. Bóg tak pokochał ludzkość, że postanowił ją uratować z jej buntu. Poprzez to, że sam zszedł na ziemię 2000 lat temu, wcielił się, pojawił się na ziemi jako Jezus. Żył 33,5 roku, przestrzegając wszystkich Bożych praw i pokazując ludziom wokół, że można być człowiekiem chodzącym z Bogiem. A potem oddał się na niezasłużoną śmierć. Po to, żeby uratować tą ludzkość. Wiedział, że musi być zapłacona cena. I On sam postanowił ją zapłacić. On, wielki Bóg w ciele człowieka. Jezus Chrystus umarł za moje i Twoje grzechy, za moje i Twoje odstępstwo. Stał się niezasłużoną, zastępczą ofiarą za grzech ludzkości. A po 3 dniach wstał z martwych w fizycznym ciele. Ukazał się setkom ludzi. A potem na oczach swoich apostołów, w asyście aniołów, w ciele wstąpił do nieba. Kto uwierzy w tą wieść, będzie zbawiony. To znaczy uratowany przed wiecznym sądem Boga. Ja i ci ludzie tu uwierzyliśmy. Czy ty uwierzysz prostemu poselstwu, że grzechy twoje zostały przebaczone, dlatego że Jezus Chrystus umarł za ciebie? Że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele, otwierając ci drogę do nieba. Że Bóg dziś jest po twojej stronie. Że wystarczy, że do Niego przyjdziesz i powiesz: Boże mój, żyłem do tej pory bez Ciebie. Chodziłem do kościoła, albo nie chodziłem, ale żyłem bez Ciebie. Chcę to zmienić, Boże. Przepraszam Cię za to, że żyłem bez Ciebie. Przyjmuję tą dobrą wieść o tym, że Jezus umarł za moje grzechy, o tym, że wstał z martwych. I dziś jeszcze uznaję Ciebie, Jezus, jako Pana mojego życia. Kiedy zrobisz ten prosty ruch, to Twój duch ożyje. Zamieszka w nim Święty Duch. Staniesz się obywatelem nieba, takim jak my. Będziesz tańczył dla Boga, będziesz Go chwalił. A kiedy te dni Twojego życia na ziemi się zakończą, jak strzała pójdziesz do nieba. Za darmo. Nieważne, co zrobiłeś. Nieważne, ile narozrabiałeś. Nieważne, ile rzeczy się nie udało w życiu. Ważne, że Jezus Chrystus zapłacił za to cenę. Bo On jest sprawcą zbawienia, nie ty, ani nie ja. Powierz się dzisiaj, tak jak się powierzyliśmy my, i rozpocznij nowy etap. Etap pełen światła i pełen siły. Nowy etap. Jeśli mi wierzysz, zrób to, co powiedziałem.
a ja nad każdym z was, którzy przyjęliście teraz tą prostą prawdę, związuję wszelką demoniczną moc i mówię do ciebie, diable, nie masz władzy nad tymi ludźmi, bo oni właśnie teraz oddali życie Jezusowi. Odsuwasz się od nich, wypuszczasz ich duszę i ciała. Bądź przeklęty, buntowniku i łotrze. Przez imię Jezus. Kontaktuj się z nami. Dzwoń do naszych ludzi. Dowiedz się więcej, jak teraz żyć. Skorzystaj z tego, co się nazywa apostolstwem. Alleluja. Czcimy Cię, Święty Duch. Wywyższamy Cię. Alleluja. Jedyny i święty, jedyny i wielki, jedyny błogosławiony. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. Powiedz, wzrastam w sile Boga. Jestem coraz silniejszy mocą Jego potęgi. Moje duchowe ramiona są w stanie nosić coraz większe narzędzia Boże. Bo jestem coraz większy przez moc Świętego Ducha. Grzech maleje w moim życiu, jest słaby, nie błądzę. Jestem pełen mądrości, pełen mocy z Syjonu. Halleluja!
futrek, twoje nogi się wzmacniają. Dogonisz uciekinierów. Będziesz gonił uciekinierów. Będziesz biegł tuż przy nich. Będą bardzo zdziwieni, kiedy będą czuli twoją dłoń na swoim ramieniu. Dopadniesz uciekinierów. Zaginione owce Izraela. Twoje nogi się umacniają. Jesteś szybszy. Szapaka terele ketenere lehadesi. Elohe no kadise nare lehedesa. Tuna sira lera leka dena deno sifo dedo noro lora deresi. Aleluja.
słowo dla tych osób, które dzisiaj wyszły tutaj, żeby się modlić przeciwko powrotom depresyjnym? Wiecie, żeby to nie wracało, to oprócz tego, co wiecie, co robić, to bardzo ważną rzeczą jest, aby nie być schematycznym, nie żyć schematycznie. Powiem głębiej, żeby nie zachowywać się schematycznie. Róbcie nowe rzeczy. Wchodźcie w nowe doznania. Pozwólcie, aby wasze dusze i ciała doświadczały nowych rzeczy, świeżych, nieznanych. Lubisz coś, ale żebyś to lubił dziś, to musiałeś kiedyś to polubić. Zaryzykuj próbę polubienia innych rzeczy, innych miejsc, innych sytuacji, innych ubrań, różnych rzeczy. Zmień styl. Wielu z was ma utarty styl, styl życia, styl ubierania. Zmień to. Zrób ruch z tym. Nie mów: taki jestem, to do mnie najlepiej pasuje. Ty sobie to wmówiłeś, że to do ciebie najlepiej pasuje. Wmówiłeś sobie. Spróbowałeś innych rzeczy? Próbowałeś? Moja babcia całe życie twierdziła, że papryka jest niedobra. Nigdy jej nie zjadła. Nigdy. Zrób coś ze sobą. Jesteś kobietą, zmień fryzurę. Rozumiesz? Ufarbuj się. Zmień kolor ciuchów. Idź, zacznij oglądać inne filmy. Czytać inne książki. Idź do innych ludzi. Nie jesteś człowiekiem, który szuka może męża i żony, czy tam męża, czy żony wśród tych osób, które tutaj wyszły. Jeśli tak, to ich zacznij szukać gdzieś. Gdzie ich chcesz znaleźć? Tu? To graniczy z cudem, żebyś tu znalazł kogoś. Idź gdzieś. Idź do klubu, idź na dyskotekę. Idź gdzieś. Umów się z kimś. Ty masz. Wy obydwoje macie siebie. No tak, no. Ostatnio się ten limit cudów zmniejszył u nas. Mieliśmy pewną pulę, to trzeba widzieć w duchu. Była jakaś pula. Dziesiątki małżeństw znalezionych na jednym miejscu. Rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? To tak jakby odkrył jakąś żyłę złota. Ale złoto nie mieści się tylko w jednym miejscu. Trzeba pokopać, poszukać. Znaleźć się gdzieś. Nie mówić, to jest świat. Wszędzie jest świat. Jak tego świata nie przyprowadzisz do Jezusa, to dalej będzie światem. Rozumiesz? Zrób coś ze sobą. Szczególnie mówię do tych osób, które po prostu tutaj dzisiaj wyszły. Bo stany depresyjne, one wracają, bo mają do czego wracać. Ludzie żyją w stagnacji. Jestem taki. Się zmieni. Po prostu zmień się. Rozumiesz? Nie miej utartych schematów.
Siadajcie, proszę.